Skąd bierze się barwa substancji chemicznej? Witajcie serdecznie moi drodzy na 40. podcaście Akademii Białego Fartucha. Dzisiaj chciałbym krótko wyjaśnić Wam, dlaczego niektóre substancje chemiczne są kolorowe, dlaczego w ogóle mają jakąś barwę. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji zależą tak naprawdę od jej molekularnej budowy. O ile skład jądra atomowego stanowi o tym, jakiego pierwiastka jest to jądro atomowe, o tyle reszta atomu, czyli elektrony, a w szczególności elektrony walencyjne, odpowiadają, można powiedzieć, za większość właściwości. Może z wyłączeniem tych, gdzie przykładowo masa jądra atomowego ma znaczenie, mam tutaj na myśli gęstość. Natomiast wszędzie tam, gdzie istotna jest interakcja między atomami, połączenie się ich, to właśnie elektrony odgrywają główną rolę. Jeżeli chodzi o wpływ światła na substancję chemiczną, to również można śmiało założyć, że światło albo inne promieniowanie elektromagnetyczne o innej długości fali będzie oddziaływało z elektronami wokół atomu. Przy czym nie musi to być związek chemiczny, może to być zwykły pierwiastek albo jon prosty. Nie są wymagane w tym celu wiązania. Przejdźmy do sedna. W pewnym uproszczeniu śmiało możemy założyć, że barwa biała, światło o barwie białej jest tak naprawdę mieszaniną świateł o różnych kolorach. Wymienia się przede wszystkim czerwony, zielony i niebieski, ale tak naprawdę pomiędzy tymi wzorcowymi kolorami można znaleźć jeszcze inne. Kiedy takim białym światłem, będącym zlepkiem wszystkich możliwych barw, oświetlimy jakikolwiek obiekt fizyczny, to to światło może ulec następującym zjawiskom. Może zostać odbite i najlepiej wychodzi to takim lustrzanym obiektom, ale nie musi to być coś lustrzanego, to odbicie nie musi być też idealne. Białe substancje bardzo dobrze odbijają światło. Światło odbijające się przykładowo od obiektów umieszczonych w wodzie ma to do siebie, że ulega zjawisku załamania, co skutkuje tym, że obserwowany przez nas przedmiot wygląda tak naprawdę nieco inaczej. Nasz zmysł wzroku w tym momencie ulega swego rodzaju złudzeniu, zniekształceniu, wynikającemu właśnie z takiego, a nie innego stanu rzeczy. Jeszcze prościej mówiąc, światło po wyjściu z wody, po odbiciu się od obiektu, który się tam znajduje, lekko skręca, zmienia swój kierunek, a co za tym idzie, my odbieramy nieco inny obraz rzeczywistości. Wymieniłem tylko kilka charakterystycznych zjawisk dotyczących fal elektromagnetycznych, w tym fal świetlnych, ale to oczywiście nie wszystko. Niemniej jednak to nie one odpowiadają bezpośrednio za to, że substancja posiada określoną barwę. Moi drodzy, czy pamiętacie o zjawisku absorpcji? Chodzi o to, że kiedy jest sobie elektron wokół atomu, to zajmuje on właściwy sobie poziom energetyczny. Wynika on z tego, na której powłoce, podpowłoce i orbitalu się znajduje. Jeżeli do atomu dostarczymy odpowiednią porcję energii, to ten elektron możemy na wyższy poziom energetyczny po prostu przerzucić. Najlepiej, żeby ta ilość, porcja energii była ściśle dopasowana. Jest to możliwe wtedy, kiedy użyjemy tak zwanego fotonu. Jest to cząstka światła właśnie o ściśle określonej energii. Dzięki energii tego fotonu elektron może sobie przejść na inny poziom, wyższy poziom energetyczny. Może potem równie dobrze wrócić, doprowadzając do tego, że wyemitowany zostanie jakiś foton, czyli poniekąd światło, ale nie musi to być światło tego samego koloru. Powiem więcej, zjawiska pochłaniania fotonów, kawałków światła w ten sposób bardziej komplikują się wtedy, kiedy mamy bardziej złożone atomy. Takim wzorcowym przykładem są kationy metali z bloku D, które prezentują bardzo różne kolory. Z tym zjawiskiem mamy też do czynienia również w cząsteczkach związków chemicznych. Sądzę, że można śmiało stwierdzić, iż elektrony, o których mówimy, mogą ustawić się w swego rodzaju pułapkę, pułapkę dla fotonów, którą to pułapką będą wyłapywać fotony ze światła i zmieniać jego kolor. W jaki sposób? Wyobraźcie sobie, że ze światła białego zabieramy kolor czerwony. Jakie kolory nam wówczas pozostają? W dużym uproszczeniu będzie to kolor niebieski i zielony. Wyobraźcie sobie zatem, że substancję, która pochłania fotony odpowiadające kolorowi czerwonemu ze światła, umieścimy w roztworze wodnym. To jaką barwę przybierze ten roztwór? Oczywiście, że nie czerwoną. Barwa tego roztworu będzie wynikała z tego, jakie kolory w białym świetle pozostaną. Skoro zabraliśmy kolor czerwony, bez czerwonego w uproszczeniu zostaje nam niebieski i zielony, razem stworzą coś na kształt turkusowego. Szczerze nie mam pomysłu, nie znam się na kolorach. Do czego zmierzam? Chodzi, raz jeszcze powtórzę, o to, że kiedy mamy substancję chemiczną, która ma jakiś kolor, to ten kolor wynika z tego, że część fotonów odpowiadających określonym barwom ze światła białego ta substancja pochłonęła. To pochłonięcie jest związane ze wzbudzaniem elektronów, przerzucaniem ich na wyższe poziomy energetyczne i pamiętajcie, że nie dotyczy to tylko atomu. Natomiast ta część ze światła białego, która pozostała nieruszona, to właśnie ona nadaje barwę substancji. O ile ciężko przewidzieć kolor związku chemicznego, o tyle często jesteśmy w stanie stwierdzić, że ten związek będzie kolorowy. Dotyczy to związków chemicznych, w których występują kationy metali z bloku D. Co ciekawe, jest to zazwyczaj możliwe wtedy, gdy na podpowłoce D ten kation konkretnie ma elektrony w liczbie od 1 do 9. Kiedy na podpowłoce D mamy 10 elektronów, to taki kation zazwyczaj nie będzie kolorowy, tak samo wtedy, gdy cała podpowłoka D w procesie tworzenia kationu ulegnie skasowaniu. Nie jest to uniwersalna prawda, przykładem jest kation Mn2+, który na podpowłoce D ma troszkę elektronów, ale nie ma ich oczywiście 10. Większość źródeł zakłada, że jest bezbarwny, choć jego sole mogą mieć lekko różowy, taki cielisty odcień. Bardzo często kolorowe są różne związki kompleksowe. Ponadto, kiedy związek kompleksowy powstaje albo zmienia się z jednego w inny, to tworzą się nowe wiązania, czyli nowe pułapki dla fotonów, więc możemy spodziewać się zmiany koloru i często tak jest. Kolorowe są także związki organiczne, które mają duże struktury, gdzie występuje na przemian wiązanie pojedyncze z podwójnym, w szczególności jeżeli mają dodatek jakiegoś metalu. Zobaczcie sobie na hem albo chlorofil. Moi drodzy, raz jeszcze gwoli podsumowania, barwa związków chemicznych wynika z tego, że pochłaniają one niektóre fotony ze światła białego. Jest to spowodowane absorbowaniem ich przez elektrony, które dzięki temu zmieniają swoje poziomy energetyczne. To światło, które pozostanie po tym procesie, to właśnie jest barwa naszego związku, naszej substancji chemicznej. Bardzo dziękuję Wam, moi drodzy, za wysłuchanie tego podcastu i chciałbym zaprosić Was na kolejny już niebawem. Do usłyszenia!